Dzień dobry widzowie, z tej strony Maciek z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Was Forda Focusa MK2 po liftingu 2009 rok, pierwsza rejestracja, w poszukiwanym silniku benzynowym 1.6 115 koni, który nadaje się do instalacji LPG, dlatego jest też również poszukiwany. Wóz, konkurencja popularnych aut typu jak Megane, czy Opel Astra, czy również Golf. Według mnie jeden z takich najlepszych przedstawicieli wartości do oferowanej jakości, bo te Focusy miały dobre benzyny, tak jak wspomniałem przed chwilą, raczej się nie psuły i oferowały bardzo dużo miejsca i ciekawe właściwości jezdne. Co o tym Focusie już wspomniałem, jest to 2009 rok, pierwsza rejestracja, przebieg 252, czyli na 15 lat według mnie przebieg normalny. Alufelgi 16, fajna wersja sport z relingami i z typu innymi rzeczami. Jeszcze duży plusik tego wozu, bo nie jest on skorodowany, nie jest też jakiś poobijany i nie jest po jakimś tam dzwonie. Ogólnie przyjemny, w środku też jest taka ta wersja z tymi innymi fotelami. Ten sport, opony macie uniwersalne, tu wymieniłem w nim ostatni tłumnik i olej, więc taki podstawowy przegląd to już macie z głowy. Czy coś jeszcze warto im dodać? Stylistyka według mnie niezła. Fajnie się ten samochód zestarzał, nie czuć po nim, no ilu, praktycznie chyba lifting był w 8 roku, to zaraz prawie będzie 20 lat, w ogóle jak chyba Focus startował, bo chyba startował w 2004, przedliftowy, no to więc powiem Wam jeszcze, ta czarna lampa z przodu robi robotę i macie też takich dodatków, no oczywiście przeciwdzielne, no i nie wszystkie też miały te relingi. Czy coś tu jeszcze więcej o nim powiedzieć? No chyba nie, to jest tylko Focus, to nie będziemy się tutaj mega jak nad tym wozem rozwodzić. Wszyscy to znają, wszyscy przeczytali w każdych czasopismach czy jakichś stronach internetowych, co ten samochód sobą oferuje. Przede wszystkim jeszcze pamiętajcie, bardzo duży bagażnik, większy niż w konkurencji. Dobra, nagrajmy zatem wnętrze, coś tam powiedziałem Wam, co już wymieniłem przy tym samochodzie. Książka jest dość krótka, ale są jakieś kartki pod maską, więc nie było tak, że przy tym aucie nic nie było robione. To są te sportowe fotele, o których Wam wspominałem. Tak, nie wyglądają wszystkie w Focusach. Zobaczcie, ładnie, czysto. Tak samo sufity też nie są poobcierane. Samochód naprawdę w środku prezentuje się dobrze. Spójrzcie sobie, jakość tej deski jest miękka. Wiadomo, tak to w Fordzie te plastiki dolne już są troszeczkę bardziej sztywne. Ale chociaż się nie wycierało, bynajmniej ten, którego ja mam, bo też potrafiły te przyciski, jak tutaj widzicie, odgrzanej szyby przedniej, której nie wspomniałem, co jest bardzo częstą cechą, dlaczego ludzie wybierają te Fordy, bo to bardzo duża wygoda. Odpalacie to, siedzicie w aucie parę minut i lód sam spływa od drugiej strony, nie macie borsowanej szyby. Jak wspomniałem, to też się potrafi utleniać, ale ten jest ładny, utrzymany w środku, co właśnie Wam teraz pokazuję. Tu macie jakiś schoweczek, pięciobiegowa skrzynia biegów, mieszek ładny, jest z przyciskiem do odpalania, nie trzeba używać kluczyka, dwa miejsca na kubek, podłokietniki, nie wszystkie mają, ten akurat ma, wiecie, ten podłokietnik przesuwany, a inne Fordy, gdy nie miały, trzeba było za to niestety dopłacić. Kierownica też inna, bo trafia być czteromienny z takimi srebrnymi wstawkami. Spójrzcie, ładnie utrzymana, skóra jest w całości, nie jest powycierana. Komputer pokładowy, sobie możecie zobaczyć spalanie, zasięgi i ustawienia. Można też go ustawić na polski. Tutaj regulacja radia przy kierownicy, przyciski od zmiany czy tam włączenia świateł. Tutaj elektryczne szyby i lustereczka. Pokażę Wam jeszcze, jaki ładny jest mój boczek. No fotel tutaj, można powiedzieć, dla mnie to jest idealny fotel, jak w aucie, który ma. Tak samo ten dół też jest cały. No i macie regulację w kilku płaszczyznach. Tu jeszcze jakiś można spojrzeć, że jest jakiś schoweczek. No i cóż, ogólnie bez kombinacji, wszystko tak jak powinno być. I chyba jeszcze radio ma odbieranie połączeń, ale to trzeba byłoby sobie sprawdzić. O wozie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz. Chcecie zobaczyć, co mam innego? Wbijcie na media społecznościowe i na moją stronę na Automoto. Jest to mavkarautomoto.pl, a media to Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie wziąć gwarancję nawet do roku czasu. I przy okazji, jeżeli nie macie tego auta, jak odebrać, mogę Wam w rozsądnych pieniądzach zawieźć się do domu na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać kolejnego na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.
only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the